Cześć wszystkim. Wracamy do Was po krótkiej przerwie z łamiącymi wiadomościami, gorącymi newsami i dawką informacji, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Dawid, tak, zapisz do mikrofonu. Się pochwalę. Dzień dobry, tutaj Dave. Jako, że nie będziemy robić... Naprawdę mamy dzisiaj parę rzeczy, których nie znajdziecie nigdzie indziej. A poza tym co? Omówimy sobie to, co GW podało w Q&A, w sesji Q&A, tak? Mm-hmm. I dodam parę ploteczek zakulisowych, o których nie słyszycie nigdzie indziej, więc pozostańcie czujni. No dobra, to wydaje mi się, że możemy od razu przejść do tak zwanego mięska. Tylko odsuń się troszkę od mikrofonu, bo sapiesz. Dejo, sapiesz. Wybaczcie. Ta astma. Nie no, tak naprawdę mieliśmy ostatnio co odcineczek, gdzie Rudy z Dudem i Mikiem sobie opowiadali różne rzeczy. Między innymi nastąpiła... Prawie spodnie pękły. No, nastąpiła legitymizacja Hellhoundów po raz kolejny. Znaczy, powiem szczerze, no tutaj ad vocem bym się chciał odnieść do jednej rzeczy, bo jakby rozumiem problemy właśnie Rudego, właśnie, o których on mówił, że dotknięcie pojazdu sprawia, że on nie strzela i że to jest słabe i tak dalej, ale z drugiej strony też jako bardziej gracz kombatowy Armit Collection zauważyć, że tak naprawdę niewiele więcej kombat w tej edycji ma do pokazania. Bo nie oszukujmy się, liczba strzałów, jakie średnio wydala z siebie w tej grze, wzrosła od piątej edycji czy czwartej niebotycznie. Jest dwa razy większa. Wszystko po prostu peski latają na lewo i prawo. Wszystko ma milion strzałów. No a kombat tym dalej, no... Nie dość, że mniej, nie to jeszcze... Nie dostał aż takiego buffu. Tak, nie dość, że mniej, to jeszcze jesteś bardzo, bardzo ograniczony zasięgiem, co jest delikatnie tak. mówiąc słabe. No tak, tylko... musisz dojść do tego kombatu. No. W tym momencie oczywiście też jakby dokończę ten zarys, o którym chcę powiedzieć. No, dużo w tej grze oczywiście zmieniła rewolucja terenowa, gdzie kombat właśnie dostał tak naprawdę skrzydła. Przez to, że no, cały stół był praktycznie pokryty losblokami, to oczywiście dużo zmieniło, ale mówiąc szczerze, z punktu widzenia kombatowego gracza, jak zobaczyłem pierwsze ogłoszenia co do tego, jak się zmieni ta dziewiąta edycja, byłem troszeczkę zmartwiony i to nawet bardzo zmartwiony, bo no, tak naprawdę, nie wiem, strzelanie w kombacie no, trochę psuje równowagę pomiędzy tymi dwoma aspektami. No tak, no bo... nie ukrywam, że wątpliwości, ale o tym jeszcze później. No bo w tym wypadku dochodzimy do czegoś, o czym też będziemy mówić pod tytułem dostajesz jednostki, które się biją i strzelają, dostają tak naprawdę dodatkową fazę kombatu. Tak, tak. No. I to jest bardzo mówię, problematyczne. No, dysproporcja jest ogromna. No, ja wiem, że to jest bardzo ciężko zbalansować, no, ale tak naprawdę popatrzmy w ósmej edycji. Ile mieliśmy tak naprawdę nerfów strzelania jako takiego? Tak naprawdę jedyne to, jaki kojarzę tak na szybko, to jest snajpowanie charakterów przed klaryfikacją na początku, że musi być closest and visible both. Bo wcześniej tam dało się robić różne myczki na zasadzie własnymi pojazdami, zasłonić część unitów przeciwnika i wtedy był jedyny visible i tak dalej, i tak dalej. Ale no tak naprawdę kombat dostał bardzo, moim zdaniem przynajmniej, z popychaniem się po Deep Strike'u, całe awantury o Fly'a, więc tak naprawdę ten kombat też nie był aż taki uprzywilejowany w tej edycji. No, trzeba się było bardzo często, bardzo mocno nagłówkować, żeby do tego kombatu w ogóle dotrzeć. I każdy jakiś exploit, który udawało się znaleźć, był przycinany bardzo szybko. Tak. No i nie oszukujmy się, ale też jedna rzecz taka poboczna, która często ucieka, to jest to, że zauważmy, ile armii miało rework podstawek. I tak naprawdę większość armii kombatowych została wrzucona na większe podstawki. Nie mówię tu nawet tylko o demonach, ale też tam inne armie. I to też przeszkadza bardzo często. To też wymaga większego kombinowania. Więc to jest taki shadow nerf tak naprawdę, ale też troszeczkę utrudnił to granie. Mhm. No dobra, jeśli jesteśmy już przy kombacie, to może przejdźmy od razu do rzeczy, które są już potwierdzone przez Q&A, które GW u siebie hostowało. Udało nam się dorwać do transkryptu całości. Ja oglądałem kawałek. No to tutaj ja bardziej będę komentował, to by oddaję pałeczkę, jeżeli chodzi o tam mówienie, co no się tak, zmieniło. Tak. No to zacznijmy może od pierwszej rzeczy. Zostały potwierdzone zmiany w Overwatchu i Fallbacku. Oczywiście nie zostały one doprecyzowane konkretnie, w jaki sposób to ma wyglądać, ale no jest to już pewna nadzieja. Jeśli Overwatch na przykład zostałby przecięty i Fallback byłby w jakiś sposób utrudniony,
no oczywiście mamy dalej potwierdzone też strzelanie w kombacie, to w tym wypadku kombat dostaje sporego boosta, bo obcinamy jakby jedną gratisową fazę strzelania, gdzie niektóre armie bardzo lubią tą fazę, patrz na przykład Tau. I przy okazji łapanie rzeczy w kombat będzie łatwiejsze. Tak, no tu się zgadzam. Jednak Overwatch, no oczywiście to jest fajna mechanika, jednak też wymagała myślenia, ale no momentami no, te wspomniane Tau to jest powiedzmy sobie wyjątek, bo jakby ich tożsamość się troszeczkę z tym Overwatchem już bardzo mocno wiąże. I to, że oni są overwatchującą bazą, też ma swoje plusy i minusy, bo zauważmy, że to też wymagało na tych graczach, żeby tak naprawdę budować armię pod to, że stoisz w kupce. Mm-hmm. I owszem, dobrać się do tej kupki jest bardzo ciężko, ale też przez to praktycznie na 3 tury oddawałeś 100 przeciwnikowi. Także no, to też miało swój koszt. No i pytanie, jak to teraz zrobią? No jeżeli zrobią Overwatch na zasadzie, że musisz zapłacić cepeczka albo dwa, haha. No to może się okazać, że cóż, też pytanie właśnie jak to odnieść do tej nowej puli CPK-owej, jak to będzie funkcjonować, no bo też w dużej mierze tutaj poruszamy się w próżni. Tak naprawdę mówiąc szczerze, jak słyszałem o tych zapowiedziach dziewiątki już od zeszłego roku i mniej więcej, no nawet więcej chyba niż zeszłego roku, tak, ponad rok temu pierwszy raz tam miałem te informacje o wejściu dziewiątki, no to tak naprawdę spodziewałem się bardziej zebrania do kupy tego, co zostało zmienione w ósemce, a tutaj widzimy, że jednak gra się bardzo mocno zmienia, że to nie jest zwykły rework i zebranie tych wszystkich faków i erat do kupy, tylko to naprawdę zmieniają edycje. Tak, przy czym... Chcę zabrać poprawkę przede wszystkim na to, że no troszeczkę to omawiamy w próżni i troszeczkę no wszystko może się zmienić w praktyce, bo na przykład nie zauważymy zależności, nie wiem, 3-4 elementów zmienionych, które tak naprawdę pojedynczo mogą okazać się nieznaczące, a razem będą zmieniały całą fazę albo całą armię. Ale będziemy się starać zwrócić uwagę na te elementy, które tak mogą wpłynąć na różne inne rzeczy, także nie wyłączajcie jeszcze swoich odbiorników. No jestem ciekaw, co będzie z fallbackiem. No mam nadzieję, że nie zostanie usunięte blokowanie wyjścia z kombatu, no bo to jest jeden z fajniejszych aspektów w tej grze. Ja wiem, że jest trudny i wiele znaczy, osób wiesz, nie rozumie. Co, jeśli to jest postrzegane jako boost kombatu, to wydaje mi się, że GW, w sensie no dobra, to jest GW. GW ma czasami różne pomysły, które są bardziej lub mniej głupie, ale jeśli to ma być boost kombatu i oni w tym momencie w ramach obcięcia, w sensie boostu kombatu usuną lokowanie w kombacie, jakieś otaczanie, wężyki i całą resztę, no to by było już naprawdę tak w sensie wiesz tak co, no, popisanie się bardzo... No to się z tobą zgadzam, bo może być tak, że GW stwierdzi, że haha, musisz zdać liderkę, ale już możesz na przykład wyjść po modelach przeciwnika i tak się naprawdę okaże, że chuj się właśnie... boostem kombatu, bo to będzie tak naprawdę nerw straszliwy. Właśnie mnie... Ale no, to zobaczymy w praktyce. Mnie troszkę niepokoi to, co padało bardzo często na tym Q&A-u i nie tylko na Q&A-u, że GW odnosi się do czegoś takiego, że oni chcą pozbyć się gamey things, czyli jakby takich typowych mechanik growych. Że będziemy o tym mówić, na przykład w wypadku samolotów, gdzie można było kiedyś rozbijać samoloty piechotą, czy można było rozbijać samoloty o krawędzi, jakby to ma być likwidowane. I nie wiem, czy może nie być tak, że oni otaczanie modeli będą postrzegać jako taką typową, nie wiem, no, mechanikę grową, która im się nie podoba, bo to jest jakieś eksploitowanie i wprowadzą właśnie rzeczy typu rzut na liderkę, czy rzut na coś tam jeszcze innego. Z jednej strony spoko, bo musisz coś zdać i w tym momencie też to by się pokrywało z tym, co oni mówią o fazie lidera, czy ogólnie o całej moralce, gdzie ma tam wejść jakaś mechanika, ale o tym później. Tak, już później po kolei, żeby tak, ale właśnie jakby wszystko. Jeśli to by oni też traktowali to jako boost w lidera, no to w tym wypadku z takich rzeczy blokujących wyjście z kombatu może nagle zacząć grać coś, co obniża lidera. Jakieś bańki z minus 1 do lidera, minus 2 do lidera i tak dalej. Tylko, no, że z drugiej strony w tym grało, momencie... Mieliśmy kochane lusterko, więc no jakby ta mechanika gdzieś tam funkcjonowała, ale tu się zgadzam, że jeżeli chodzi o samą fazę morale, to ona bardzo w tej grze leży w tym momencie. No jakby nie ma aż takiego znaczenia, bo albo te unity są malutkie, jakieś tam 10-osobowe grupki i tak naprawdę ta moralka, no masz ją serdecznie w D. No tak. Albo jeżeli są tu większe, jeżeli są to unity, w których ta moralka by cię interesowała, bo są to duże hordówki albo jakieś elitarne duże klocki, bloby, no to tak naprawdę no, albo sobie wydajesz te cepeczki na zdanie tej lidery. Albo masz mechaniki bronienia się przed tym, albo się przewijasz.
Tak, albo masz orków, którzy mają serdecznie w dupie. Ale tak, cała faza była do reworku. O co mi chodzi, jakby kończąc ten wywód krótki. Jeśli oni wprowadzą coś takiego jak zdawanie lidera na potrzeby wyjścia z kombatu, to w tym momencie wszystko jest pięknie, fajnie, ale dostajemy kolejny rzut, który powoduje, że trochę list może się robić mniej stabilnych. Bo masz jakby kolejny element losowy, który możesz koncertowo obsrać i nagle się okazuje, że cała twoja kmina przestaje działać, bo coś ci wyjdzie i wystrzeli się w cały unit, więc to jest wtedy też taki Norma. Trochę indirect nerf kombatu. No tak, no przerabialiśmy to już nie raz w siódmej edycji, zresztą pamiętamy te wielkie bloby z hit and runem, które jak rzuciły gałę, to miały przesrane, jak nie rzuciły, to były do przodu, więc one... Nie było to najzabawniejsze, ale no cóż, jeżeli GW uzna, że to jest super opcja, no, cóż, no to ich decyzja. Ich prawo. Oczywiście. No to przejdźmy do kolejnego punktu, jeśli chodzi o combo, to mianowicie zostały też potwierdzone gemy, które mają być w core rulebooku, czyli dostęp do nich będą mieli po prostu wszyscy, które mają dopakowywać jakoś combat. I teraz pytanie, czy to będą podwójne aktywacje, co w zasadzie jak Duda już świetnie zauważył, no każda armia kombatowa to tak naprawdę ma, więc nie będzie z tego korzystać, chyba że będzie to trzecia, czwarta aktywacja i nagle zaczniemy się bawić w to pobieganie przez pół stołu w jednej fazie, albo będzie to jakiś dopak kombatu, dodatkowe ataki, plusy do ranienia, jakieś, nie wiem, boosty do szarży, coś w ten deseń. Jaka jest twoja opinia? Weterani tak zwani. No tak, jak najbardziej chętnie bym to zobaczył, aczkolwiek no, wątpię, że no chyba, żeby nie zmiana podejścia, bo jak patrzymy na dotychczasowe, uniwersalne gemy, no to były jednak takie nie wpływające na statystyki, co do zasady. Mm-hmm. No jeżeli będzie to drugi kombat dla każdej jednostki w grze, co do zasady trzeba pamiętać, że mimo tego, że każda arma kombatowa te miała to, miała go zawsze z jakimiś obostrzeniami, że dotyczyło to którejś jednostki, dotyczyło któregoś keywordu, na przykład w booku. Nie wiem, Thousand Sunny mi się kojarzy, że na przykład tam drugi kombat jest dla kuzek, ale no już ten Magnus sobie dwa razy nie pofika na turę. Teraz na przykład dodanie takiego uniwersalnego gemu mogłoby troszeczkę to zmienić. No, to jest ciekawe, jeżeli będzie coś takiego, no ja jestem za jak najbardziej, bo to nie jest problem. Aczkolwiek tutaj muszę się podzielić też pewną refleksję, którą miałem z Łykiem Dubkiem podczas naszych licznych testów. Gdzie bardzo często właśnie gramy sobie armiami kombatowymi na armie kombatowe. I zauważyliśmy bardzo duży problem w takim wypadku stratagemu z przerwaniem sekwencji. Mm-hmm. Tak naprawdę ten jeden stratagem tak bardzo wpływa na takie gry, że to jest niesamowite, bo tak naprawdę ja nie mogę, jak mam nawet armię kombatową i mam przeciwnika w armii kombatowej, to ja nie mogę, nie wiem, go wymanewrować, a potem zrobić unitami na niego, no bo co, ja uderzę jednym, a on potem sobie odpali drugi misk, który w tym momencie oddaj za free. Więc tak naprawdę no, przez ten stratagem troszeczkę kombat też został zblokowany na tej płaszczyźnie, że musimy się bawić w takie szachy, że ja go mogę zaszarżować jednym unitem albo trzema i wtedy zakładam, że jeden tracę. On też mnie nie może wszystkim zaszarżować, tak się troszeczkę na pozycjach musimy bawić. No, więc takie tam, nazwijmy to, wymienianie się pionkami i tak dalej, nie? No dokładnie, więc troszeczkę to tak wygląda. Nie wiem, czy to tak ma wyglądać, no mi się to do końca nie podoba. Uważam, że jednak bez tego byłoby trochę ciekawiej, albo niech to będzie chociaż znacznie droższe i ma jakieś obostrzenia, ale no to też zobaczymy, czy GW się nad tym pochyli. No bo to są, tak jak mówię, bardzo dużo takich zasad, to są smaczki, które się nie zauważa, dopóki się tam czegoś tego nie przerobiło 100 razy. Nie wiem, jeśli nie będę usuwać strategemów, to pamiętaj, że Custodesy mają Stooping Dive, czyli szarże w twojej szarży i bicie przed tobą. Także Custodesami, to... mój drogi. To... Ja wiem, ale wiesz, no teraz będą mieli w końcu cepeki na używanie swoich zajebistych cepeków, zajebistych strategemów, także zobaczymy. Mają jedno z najlepszych brzegów, jeżeli chodzi o koszt do jakości, także no. To trzeba im przyznać, tylko właśnie zawsze był problem z tym, że musieli ten batalion od mechu wsadzić. No, dobra, przejdźmy do kolejnego punktu, czyli może do zmian w terenie. Coś, co tak jest, coś, co w GW zhintowało i według mnie przynajmniej jest to pewną odpowiedzią na eksplozję, jeśli chodzi o tereny na ETC i tereny na ITC i ogólnie tak. Obserwowanie sceny turniejowej, a mianowicie zmiany w terenie. I oczywiście będziemy pomijać taki typowy, nie wiem, narrative stuff typu
no ten las jest zatruty, zadaje ci 2D6 hitów, jak w niego wchodzisz, bo no nie oszukujmy się, scena turniejowa będzie miała tak samo głęboko w dupie jak aktualnie takie zasady. Ale przede wszystkim coś, co mnie bardzo, bardzo, bardzo zainteresowało, to oczywiście poza babolem, który padł, że Carnifex ma mieć skrzydła. Bo nie wiadomo, może jakiś nowy model. No, nie wiem, możliwe. Tylko wiesz, to jest taki wielki świn, jak on będzie latał, bo to jest pytanie. No ale dobra. Coś, co mnie bardzo zainteresowało, to jest to, że ma być ścięte wszelkie strzelanie do właśnie skrzydełek, przez jakieś krawędzie, przez dziurki w ruinie, przez nie do końca doklejone dwie ściany i tam widać fragment twojego modelu i tak dalej. Czyli innymi słowy, strzelanie po obrysie, znaczy obrys ruiny ma blokować los. I mają też być specjalne typy terenów, które mają blokować los po obrysie, ale nie w 3D, tylko w 2D, czyli jakby po całej swojej podstawce mają blokować los, do nieba. Starego typu impasy tak działały po części, ale tylko jeśli były turnieje organizowane z V-losem, no nazwijmy to w ten sposób. Nie no, ja tu się zgadzam, jakby pokazało i tym terenom, jak bardzo łatwe to życie, po prostu ścianę. To nie jest, po prostu nie musisz kminić na zasadzie, a czy ja tu przez tą szparkę w styropianie widzę twój model, czy ja widzę inny kawałek styropianu. Jestem tak naprawdę, no, bardzo to usprawnia rozgrywkę i zmniejsza możliwość wykłócania się i jakiegoś problemu, bo nawet to nie jest intencjonalne, ale tak naprawdę bardzo ciężko jest czasem na stole zobaczyć, czy rzeczywiście ten jeden model widzi drugi przez pół stołu, przez jakieś tam stoją po drodze trzy ruiny, akurat jak się ustawi oko idealnie w jednej pozycji, to je zobaczysz lub no, albo więc to sobie wiadomo, kwestia po prostu, jedna osoba się tak ustawi, że to zobaczy, a druga jakby się nie ustawiała, to do tego punktu nie trafi i tego nie zobaczy. No, albo typowe zagrywki na turniejach, typu, że ktoś, ustawiasz unit cały, nie wiem, 30-osobowy i mówisz do gościa, słuchaj, ja ich ustawiam tak, żeby ich nie widzieć. Po czym ktoś obok przejdzie, ruszy stół, jednemu, nie wiem, nóżka, ten pięta będzie wystawać, tak, milimetr. I przychodzi trzecia osoba, mówi, nie no, ja widzę, to nie interesuje mnie, że wy się umawialiście, ja nie wiem, na co wy się umawialiście. Tutaj się z tym nie spotkałem, chyba nigdy jeszcze. No ja byłem świadkiem takiej sytuacji na DMP ostatnio i zostałem poproszony o sprawdzenie, więc tak trochę mnie to zabolało, no bo... No, znaczy nie, no mówię, jeżeli się widzę, umówię z kimś, że okej, okay, ustawiam się tak, żebyś mnie nie wiedział, przeciwnik sprawdza, okej, nie widzę cię. To powinno kończyć jakiekolwiek późniejsze dyskusje. No ale wiesz, faza wykłócania. Nie no, są tacy ludzie pojedyncze, to są przypadki, nie powinno się o nich mówić, powinno się ich szanować. Jeżeli się na coś umówi z przeciwnikiem, no to sorry. Jesteś miękką pałą, jeżeli zmieniasz swoje zdanie w trakcie. Mhm. No, to jest pełna zgoda. No, dobra, to anegdotycznie kończąc. No dobra, mamy ten rework. Ja jestem jak najbardziej za, bo to ułatwia życie, usprawnia granie i te, tak jak wspominałem wcześniej, już to 100 razy na tym ponad mówiliśmy, że jednak te zmiany terenów, rozblokowanie wszystkim jest genialne, zmienia rozgrywkę, moim zdaniem znacznie ulepsza. Także jeżeli to będzie po prostu zaimplementowane zasad w jakiś sposób, no to super. Obawiam się i zastanawiam, jak chcą poradzić sobie z problemem strzelania do antenek, czubek skrzydeł i tak dalej, gdzie na ten aspekt modelarski też przecież no, dwa unity potrafią zupełnie inaczej wyglądać, przedstawiając ten sam datasheet. Patrz twoje plagi. Jak? No tak, chociaż no, ja zawsze się staram, żeby przynajmniej te wymiary i wysokość się zgadzała, no to jest podstawa, no, ale mimo wszystko jakiś tam mieczyk wysunięty, podniesiony, opuszczony, to błagam. No. Jak to zapisać w zasadach, żeby się potem nikt nie czepiał? Ale to nie mam bladego pojęcia. Coś takiego było. Nie wiem, czy było tak w siódmej edycji, bo ty zacząłeś chyba grać od siódmej, ale piąta, szósta i czwarta i trzecia też. Los działał w ten sposób, że tam miałeś strzelanie do znaczących części modelu pod tytułem do korpusu. Więc na przykład jak ci wystawała rączka, to nie. Ale jak ci wystaje, nie wiem, znaczy korpus i nogi, nie? Jak ci wystaje na przykład fragment pancerza z dupy, to wtedy już może do ciebie strzelać ta osoba. Ale na przykład też znaczy, nie można było do skrzydełek strzelać. To jest kwestia, jak chcesz to zapisać na cały range modeli. No, mamy kilkaset modeli w tej grze, więc jak chcesz napisać zasadę, która będzie na tyle jasna, żeby objąć je wszystkie? No, czy na przykład płaszczyk z Kitariego jest częścią korpusu, czy nie?
w którym miejscu kończy się korpus, a zaczyna ręka w przypadku płaszcza, czy i tak dalej, i tak dalej. No, czy na przykład, gdzie Chaos Spawn ma nogach nogi? Płaszcz to jest dalej, to są już nogi, czy to jest po prostu ozdoba? No, a Spawna to już w ogóle nie mówię. Ale no, jest to problematyczne, ale mówię, no aktualnie... Tak naprawdę musiałbyś mieć do każdego modelu prawie, że niemalże indywidualną klaryfikację. No tak. Do tego strzelamy. Dobrym patentem jest oczywiście podstawianie modeli oryginalnych, w sensie, aczkolwiek nie wiem, to może GW powinny wypuścić jakieś znaczniki, czy nie wiem, kształtki no, nawet modeli. Nawet modele oryginalne możesz skleić na różne sposoby. No tak. Nie mówiąc nawet o jakichś skrajnościach typu Modeling for Advantage, tylko po prostu są możliwości. Możesz to zrobić tak, że ten sam model będzie widać lub nie będzie go widać. Etc. No, mi się bardzo podobało rozwiązanie z Malifo, gdzie po prostu każdy unit miał swoją statystykę wysokości, więc jak, nie wiem, miałeś dwucalowego typa, który strzelał przez dwucalowy płot do dwucalowego przeciwnika, to go nie mógł trafić. Mhm, ale to tak i było... się nie zastanawiałeś, jak on wygląda. Tak było na przykład w Battle'u w 8 edycji i przez pewien czas, 7 chyba też. To wyglądało w ten sposób, że tam miałeś wprowadzone tak zwane virtual loss i jakby tam unity miały swoje poziomy wysokości, typu górka ma poziom wysokości 2, piechota ma poziom wysokości 1, smok ma poziom wysokości 4 i mogłeś strzelać przez rzeczy wszystkie, które mają niższy level niż ty, a te, co mają ten sam lub wyższy, cię po prostu zasłaniają. To była fajna zasada, tylko jakby tamta gra miała troszkę mniejszy aspekt tego 3D. Jak w 40 zaczynają wchodzić pięterka i nie pięterka i cała reszta i okienka i nie okienka, no to nagle... Jasne, to się zgadzam. Okazuje się, no, że... Wciąż uważam, że to jest jakiś sposób, żeby do tego podejść. No, no jest to jakiś no, myślę, sposób... Myślę, że to jest problem, którego nigdy się nie obejdzie i tak naprawdę najsensowniej byłoby się mówić z przeciwnikiem, jeżeli masz takie modele, które mogą sprawiać problemy, no to przed grą... że słuchaj, ja sobie wymodelowałem tego mojego lorda tak, że on ma 3 sztandary na plecaku, ale na przykład możemy się umówić, że na potrzeby losa ich nie uznajemy. Mm. Ułatwia w dużej mierze sprawę. Tylko widzisz, bo o co mi chodzi? Żeby nie przenosić do 40 tych systemów, które znamy jakby z innych gier, bo to po prostu nie będzie działać. W tej formie, o której powiedziałeś ty czy ja, no to... Ja nie wyobrażam sobie, jak ja miałbym na przykład patrzeć na to, nie wiem, Terminator jest dwójką, Space Marine, nie wiem, Gwardzista jedynką, ale na przykład jak już stoi na piętrze, to coś tam. Jakby w tym momencie dodajemy znacznie więcej takich poziomów, które... Piętro ma trzy, dodajesz trzy, tak. Tutaj da się odejść, ale to też tworzy cały system zasad, co widzieliśmy w Warcry'u niedawno wydanym przez GW. Tam chyba mniej więcej coś takiego funkcjonuje i mniej więcej całe community przez miesiąc kłóciło się, czy dana rójka ma 2,9 cala, czy 3,1 cala, bo to od tego zależało zasady. No i, mam, i mówimy tu o ruince oryginalnej wydanej przez by GW. Tak, więc nie ma szans. Los zawsze będzie moim zdaniem problemem i no, mam jestem ciekaw, co zaproponują, ale wątpię, żeby to zadziałało i nie wierzę, żeby to działało. Mhm. No dobra, a idąc dalej, też jeśli chodzi o tereny, wspominaliśmy przez bardzo krótko, że mają wrócić, mają zostać pochylone się nad zasady terenów. I o ile te takie zasady typowo narrative, tam losowe, wybuchające beczki i tak dalej, są no, takie sobie... Ale coś, co ma też dopakowywać kombat, ma być częścią jakby tego całego bloku ruin. To znaczy się, ma być na przykład wprowadzony wielopoziomowy cover. Czyli nie będzie już tak, że po prostu jak jesteś w terenie, to jesteś w terenie. Tylko w tym terenie masz mieć taki cover, w innym terenie masz mieć taki cover, który daje ci coś innego, no to w lesie coś innego i tak dalej. To może... już sobie funkcjonowało kiedyś. W 8 nie, oczywiście, w 8 mieliśmy covera, bo brak covera, jasne. No spoko, jeżeli sobie zrobimy klasyfikację ruin, tak samo jak na ETC mieliśmy mapki, gdzie były oznaczone, która część terenu jest czym, czy jest okiem, czy jest tam lasem, czy jest kraterem. Z takiego core rulesów też możemy po prostu łatwo powiedzieć, ruina daje ci 2 covera, las daje ci 1 covera. No i tak jak mówisz, co do właśnie tego boostu kombatu, tutaj też z jakichś tam źródeł
moich... To już mówimy o tych łamiących wiadomościach, tylko u nas, gorące fakty. To jest akurat to najsłabsze. Nie, no, nie mówię, że to jakieś strasznie łamiące, to akurat jest wspomnienie, ale też właśnie słyszałem o tym, że to właśnie te budynki, właśnie, że zasady terenów mają być bardzo mocno pod kombat robione, żeby właśnie tamten kombat mógł sobie błyszczeć i moim zdaniem no to jest na pewno jakaś tam opcja, żeby do tego podejść. Jeżeli wprowadzamy zasady, że mamy te budynki, które blokują po obrysie, nastawiamy się na to, że stoły będą zabudowane, no to już armią kombatową możemy sobie na przykład wypracować taką strategię, że zresztą podobno jak się pojawia na ITC, gdzie mieli te zasady, że przy ściany i nie widzisz wewnątrz budynku i też właśnie tam pod to budowane, że ustawiasz sobie jakieś tam znaczniki w tych budynkach, wsadzasz tam swoich chłopaków do kombatu i przeciwnik nawet jak ma 10 lemanów, no to sorry, no nie wjedzie nimi do domu, więc siedzisz tam zabunkrowany i powiedzmy robisz sobie jakieś misje. Mm-hmm. Też z rzeczy, które nie wiem, ja przynajmniej spekuluję po tym, co słyszałem od ciebie z gorących faktów i łamiących wiadomości oraz tego, co padło tam, co padło na Q&A MGW, mają też wrócić jakby troszkę zasady, z tego co przynajmniej ja rozumiem, dotyczące jakby rodzaju terenu, na którym się gra. GW powiedziało coś takiego, że inaczej będzie się grało na mapie, która jest miastem, inaczej będzie się grało na mapie, która jest, nie wiem, jakąś planetą lodową i tak dalej. Starsi gracze mogą pamiętać taki bajer w czwartej edycji jak Night Fighting, czyli na przykład pierwsza tura gry polegała na tym, że jeśli był wyrzut... W siódmej też było, no to kwestia jest taka, że jakby... Miałeś po prostu efekty, które wpływały na wszystkich w jednej albo wszystkich turach, no, ale zresztą takie pomysły też pojawiały się w tych różnych książkach, rozszerzeniach. Psychic Awakening widziałem takie rozwiązania, że o, walczymy na planecie Cincha, więc coś tam się dzieje. Żeby to było zaadaptowane na scenę turniejową, póki co wątpię, jeżeli ma to tak wyglądać, jak wyglądało w 8 edycji, no chyba, że zostaną wprowadzone po prostu zasady, że zawsze gramy jeden tam, nie wiem, z 6 możliwych ułożeń stołu, nawet nie wiem, czy to być losowany, ustawiony przez TO. Moim zdaniem, no raczej to się nie przyjęło. Wątpię, żeby to się przyjęło, no chyba, że będzie naprawdę fajnie zaprojektowane. Czas pokaże tak naprawdę, no. Zawsze to jakaś możliwość, gracze zdecydują tak naprawdę, czy im się to podoba, czy nie. No, ale jakby patrząc na te zasady, które teraz mamy z tych takich misji bardzo, nie wiem, no open playowo-narratywowych, które GW sugerowało, no to te zasady, które tam były pokazywane, one były takie niezbyt przyjazne grom kompetytywnym, przynajmniej w mojej ocenie. Tam było mega dużo takiej losowości, mega dużo rzeczy, które boostują konkretne armie. Oczywiście nie mam na myśli archetypu typu armia strzelecka, podkontrę, kombatowa i tak dalej. Ale po prostu coś, co na przykład, nie wiem, boostuje Chaos Demony, albo boostuje Space Marinów, albo boostuje Imperium, albo boostuje tak, Tau. Nagle dostajesz, wiesz, efekt, że wszystkie inwy są zwiększone i nagle grasz demonów, tak. Robi się twardy, grasz gwardii, płacze i ma do tego pełne prawo. No, także to... Sejkerzy dostają perigę na każdym dublecie i nagle eldarzy mogą mieć momentami problemy. No tak. No dobra, ale to wydaje mi się, że skończyliśmy temat terenów. No, na zasadzie wprowadzenie kolejnego elementu do gry, który ciężko zbalansować. No, mamy problem ze zbalansowaniem tego, co mamy teraz, jeszcze dokładanie tylko kolejnej mechaniki. No, nie wiem, czy to ma sens, ale... Zobaczymy. Nie, mi się na przykład bardzo podoba ta zmiana, która weszła na potrzeby ETC. To znaczy się, wiesz, w tereny do nieba, duże, w L-kształtne ruiny, bo po pierwsze obcięło to takie rzeczy typu pierwszoturowe wygrywanie przez roll-off, ale z drugiej strony też jakby sposób, w jaki zostało to wprowadzone, jest bardzo prosty, bo zostało to wprowadzone po prostu jakby tym, jak ruina wygląda, a nie tworząc specjalne zasady do niej. Nie, trzeba było zmienić zasady, wystarczyło zmienić stół. No. Także... Tak często też da się zmienić sytuację. No, ale wiesz, GW jakby nie ma do końca na to wpływu. Chyba, że nagle się okaże, że nie, gramy tylko na oryginalnych ruinach by GW. No, ale nic, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przejdźmy może dalej do kolejnej części, którą są rezerwy. I wielka zmiana, powrót do starej zasady, a mianowicie można wszystko wystawić w rezerwach, ale będzie kosztowało to CP. I kolejna rzecz, która też w tym miejscu się pojawiła, to jest to, że
Rezerwy mają dawać różne możliwości wystawiania zależnie od tego, jak długo trwa gra. Czyli na przykład z tego, co oni tłumaczyli, w pierwszej turze możesz wyjść ze swojej krawędzi, a w drugiej turze albo w trzeciej możesz wyjść na przykład z krawędzi bocznych albo z krawędzi przeciwnika. I też przedstawiali to w ten sposób, że to jest coś, co ma boostować armie kombatowe, dlatego że masz mieć jakby skrócony ten dystans do przejścia do przeciwnika oraz możliwość chronienia swoich unitów poza stołem, czy tam manewrowania nimi poza stołem. Zgadzam się, jest to coś, co można wykorzystać zawsze. Czy to zboostuje kombat w praktyce, to się okaże, bo się okaże, że nie wiem, no możesz wyjść tym unitem kombatowym z bocznej krawędzi albo tylnej krawędzi i stanąć sobie 6 cali od krawędzi stołu 9 cali i od przeciwnika. Miejsca na szarze. Powiedzmy, przeciwnik, jeżeli wiesz, że grasz kombatem, który wychodzi ci z krawędzi stołu, to się w pierwszej turze wiesz, zawinie to na środek stołu i będzie po prostu czekał, że będziesz wychodzić z krawędzi, do ciebie strzelą. No, także to samo w sobie moim zdaniem aż tyle nie daje, aczkolwiek no, zawsze jest ta opcja taktyczna, dodawanie opcji taktycznych w tej grze mi się podoba. Tutaj mnie zastanawia pod kątem zmian rezerw to, jak zostaną potraktowane armie, które tą możliwość miały. Bo armie takie jak Genokult, demony, miały takie możliwości właśnie wsadzania w rezerwy za cypeczki. I teraz pytanie, jak one zostaną potraktowane, no bo to było część ich identity. Pytanie, czy po prostu pozostaną im te możliwości, że oni tylko będą mogli się w tych tak naprawdę nie od krawędzi, a gdzie chcą pojawiać, kiedy chcą, więc to zostaną uznane za właściwe, czy na przykład może się spodziewać jakiegoś reworku punktowego, że no troszeczkę tańsze będą teraz te unity albo te stratagemy przez to, że wszyscy mogą to, no, wy macie to troszeczkę taniej. Więc jestem ciekaw, jak zostanie tylko to wiesz co, wydaje mi się, że to będzie właśnie w ten sposób, jak ty mówisz, bo oni na Q&A nawet wspominali w temacie rezerw głównie rzeczy typu outflank. Tak. Natomiast nie mówili nic o rezerwach typu deep strike, teleportacje, przestawienia i cała reszta, nie? Ja się z drugiej strony bardzo, może nie boję, ale mam nadzieję na to, taką lekko podpartą też troszkę strachem, czy GW dotknie tego tematu wystawienia się 9 cali od i bardzo niepewnej szarży. Bo co aktualnie z kombatowych rzeczy korzysta z rezerw? To są w zasadzie głównie unity, które mają szarże na 3D6 albo jakieś wydłużacze, albo wystawienia bliżej. No tak, no nie walczę z armią kombatową, która szarżuje na 2D6 pod Deep Strike'u. To znaczy możesz, ale to nie ma sensu competitive, więc wszystkie armie competitive mają myki, żeby to obejść. Albo jest to Genokult, który gdzieś tam ci wychodzi z 3 cale, albo wychodzisz 9 cali, idzie 6 cali do ciebie najpierw, więc też z przyłożenia szarżuje. Albo są to demony, które szarżują na 3D6 plus 1. Więc tak, no ewentualnie jeszcze ten, ziomeczki i kapitana Badangers mamy na 3D6. Także no, szarżowanie na 9 cali nie jest bezpieczne, nawet armie, które mają plus 1 do takiej szarży, czyli już tylko na 8 szarżują, też nie czują się z tym bezpiecznie. Czas pokaże. No tutaj absolutnie nie jestem w stanie powiedzieć nic, nie wiedząc jak to będzie w praktyce wyglądać. Wątpię, że się to zmieniło, na razie nic na to nie wskazuje. No. Armie, które to robiły, będą robić to dalej. I tyle. Pytanie, ile innych armii będzie miało do tego dostęp? Bo, to jest ciekawe. Że tak powiem, które armie chcą mieć do tego dostęp? GW może w tym wypadku zrobić coś, co naprawdę poprawi tego typu zagrania, ale z drugiej strony ja się boję właśnie, że to będzie takie typowe na zasadzie, no to teraz wszystko może wyjść na 9 cali i szarżować, potem macie swój boost kombatu i proszę nie narzekać. Także cóż, no zobaczymy. Cóż, tak to się w praktyce każe. Przejdźmy do kolejnego punktu, a mianowicie o misjach i o skorowaniu. Zostało powiedziane, że misje, i to też gorący news tylko i wyłącznie od nas, a mianowicie misje mają dostać kompletny rework. Tak, będzie kompletny rework misji, cytując, nie będzie obiektywów takich, jakie znamy. Więc tutaj możemy się spodziewać na totalną zmianę, a taka prawda jest, że zmiana misji bardzo zmienia metę, bo misje mogą albo promować hordówki, albo promować strzelanie, zabijanie, albo hordy, albo jeszcze inne rzeczy. Więc tak naprawdę, jeżeli przychodzi pełen rework misji, na to należy się nastawić, że po prostu nie będziemy w ten sam sposób myśleć o tych zasadach, jak myśleliśmy wcześniej.
też może się to bardzo wpłynąć na zasady budowania armii. Co zresztą widać, kiedy porównujemy nasz system ETC europejski i ITC. Z amerykańskim ITC, gdzie zupełnie inne rozpiski armii grają właśnie przez to, że są zupełnie inne sposoby grania misji. I troszeczkę inaczej te założenia wyglądają, więc tutaj też możemy się spodziewać tego, że rework misji, usunięcie tych dotychczasowych obiektywów będzie skutkowało tym, że trzeba będzie inaczej budować tę armię, inaczej myśleć. No ale nic, no to też czas pokaże. Jest to taki news, bo nazwijmy to bardzo ogólny. No oni tylko jedyne co mówili, to bardzo się skupiali na tym, że mają być bardziej narrativ, co mnie troszkę przeraża, bo tak średnio ten aspekt się podoba mi w tej grze. A z drugiej strony jakby też było bardzo duże podkreślenie, że no misje są czwartym graczem. Nie wiem, kto jest trzecim w tym wypadku, ale... Ja bym powiedział, ale już mam... Stanę bana i Team Poland razem z nami. Nie będę historii spiskowych moich przedstawiał. No ale dobra. Zaczyna się na rzet. No dobra. No także tak, to będzie zmienione. To będzie wielka zmiana, więc to też stawia pod znakiem zapytania wszystko to, o czym tu mówimy, bo tak naprawdę ze zmianą misji wszystko. Więc jeżeli będziemy mieli sensownie napisane zasady misji, super. Jeżeli nie będą to sensowne napisane zasady, szkoda. Już było widać od jakiegoś czasu po tym, co GW zaczął robić z kartami, że na przykład właśnie Maelstromowe misje, cóż, nie sprawdzały się wprowadzenie systemu budowania deku i bawienia się kartami. Troszeczkę to poprawiło, ale wciąż nie jest to do końca to, czego byśmy może oczekiwali albo chcieli. Zawsze można to zrobić lepiej, no co liczę, że to się uda. No dobra. Idziemy dalej, a mianowicie to, co Ruda and Duda uznali za, znaczy przede wszystkim Ruda, najważniejszą zmianę, a mianowicie random shoty zostają, ale dostajemy blasty. I typ broni, to już jest, zostało potwierdzone, który jest blastem, a który nie jest blastem, będzie opisany w głównym rulebooku, plus wracają zasady przypisywane do broni na stałe jako blast. Dla mnie to troszkę brzmi jak powrót do legendarnych USR-ek, czyli coś, co kiedyś z Czajnikiem o tym gadałem, byłoby bardzo dobre dla ósmej edycji, bo na przykład zamiast Deep Strike'u nie miałoby ściany tekstu o nazwie, że no ten model może się tam wystawić w złotym świetle i potem spaść z nieba na przeciwnika, wystawiając się w 9 calach od niego. I masz milion zasad, które ma robił w zasadzie to samo, mają inny wording, taki no, poza tym korowym, co można by było w zasadzie zapisać jedną prostą zasadą o nazwie Deep Strike. Jaka jest twoja opinia na ten temat? A ja się tutaj przewrotnie nie zgodzę z punktu widzenia tak naprawdę projektowania gry. Bo w momencie, w którym masz te USR i po prostu masz zasadę, która się tak nazywa, że feel no pain to u każdego jest ignorowanie wundów na tam 5+, 6+. I tak naprawdę, jeżeli masz taki zapis, no oczywiście to ci ułatwia życie, jeżeli chodzi o budowanie datasheetów, czyli nie musisz już tego opisywać, jak działa mechanika za każdym razem, tylko po prostu piszesz film open. No przerabialiśmy to przy innych edycjach, wiem jak to. Aczkolwiek uważam, że z punktu widzenia gry i bieżących aktualizacji to nie jest korzystne, bo w momencie, w którym każda jednostka ma swoją zasadę, to możesz się i trafia się jednostka problematyczna. Tylko powiedzmy, no, okazało się, że ktoś tam ma dojście do tego, żeby sobie tego feel no paina zrobić na 3+. I teraz tak naprawdę nie musisz się bawić w to, żeby modyfikować całą zasadę feel no paina, tylko bierzesz tą jedną jednostkę, to jej zasadę, która mu daje tę możliwość ignorowania wundów, przerabiasz to, wprowadzasz, ograniczasz i masz z głowy. Nie musisz się bawić w zmianę swojego USR-a, więc zdanie projektantom i teamowi od tak naprawdę balansu większe pole do popisu. Mogą to się tym lepiej bawić. Okay. Z tej strony mi osobiście nie przeszkadza to, że te zasady się powtarzają, a co do USR-ów na broniach, to akurat chyba, jeżeli się nie mylę, to akurat te są USR-ami, pistole zawsze są pistolami, ale to jest, i rapidy to jest typ, są rapidami. To jest typ, a chodzi o to, że na przykład wcześniej tak miałeś takie... Tak samo blast działo, że po prostu dopisujesz do broni kolejny keyword, no będzie pistol, blast albo tam nie wiem. Heavy blast. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony jakby to, o czym mówisz, jakby jedno nie wyklucza drugiego, bo możesz mieć na przykład wcześniej rzeczony Deep Strike i na przykład jeśli ten unit może coś robić po Deep Strike'u, to wystarczy, że dopiszesz im specjalną zasadę, która nazywa się super specjalna zasada od Deep Strike'u i mówi, po Deep Strike'u możesz zrobić to i to.
Więc jakby chodzi mi o to, że wprowadzenie USR-ek jakby było o tyle wygodne, że łatwiej się na przykład czyta unity przeciwnika. Jeśli dostajesz od kogoś rozpiskę, to ty otwierasz, patrzysz tak, ten USR, ten USR, ten USR i on wiesz, jak one działają. A wtedy ty w tym momencie musisz siedzieć i czytać te 10 linijek tekstu i zastanawiać się, czy na pewno jest zwykły deep strike, czy to jest jakiś specjalny deep strike, czy oni może coś tam mają jeszcze. Plus też to by było fajne pod tym kątem, że GW na przykład teraz, wiemy o tym doskonale, że zasady podobne się wykluczają. Czyli nie możemy mieć na przykład dwa razy generowanych rzutów, generowanych gratis hitów na szóstkę, jeśli są tak samo zwordingowane. A z drugiej strony no, musisz przeczytać jedną i drugą zasadę i jakby to porównać. Jakby to troszkę skraca jakby to takie szybkie patrzenie na listy przeciwnika. No, jakby przyspiesza cały proces. Więc według mnie to by była bardzo dobra zmiana. Ale też z drugiej strony... Moim zdaniem obie strony mają plusy i minusy. No, pytanie po prostu, jak to będzie realizowane, bo jedno i drugie rozwiązanie może być zrobione dobrze, jedno i drugie rozwiązanie może być zrobione źle. Patch 6 edycja i 7 chyba też, gdzie jednostki potrafiły mieć tak dwie linijki USR-ek na całą szerokość strony w kodeksie. A część była jeszcze ukryta pod unit type'em, żeby było ciekawiej, to też. Ja też zresztą pamiętam, wiesz, jak na przykład niektóre USR-ki miały sens, niektóre nie miały, bo na przykład jak w 7 edycji miałeś USR-kę kawalerii, to głównie ci to dawało, żeby było dotarcie zapisane, że to jest kawalerii, i tak musiałeś sprawdzić w rulebooku, co to kawalerii robi, bo nie było to na tyle powszechne, żeby każdy to znał na pamięć. No tylko wiesz, nie wiedział, co robi Flamer, nikt nie wiedział, co robi kawalerii, więc i tak musiał sięgać do innej książki, zamiast mieć to napisane po prostu w datasheetie. No, jest to jakiś argument. To pomaga, przy niektórych nie pomaga. Jest to jakiś powszechne. Argument. Aczkolwiek z tego, co widziałem, to bo dzisiaj jeszcze z rana pojawił się profil Justicara Space Marine'owego, czyli tego modelu z mieczem katowskim, czaszką zamiast głowy i tak dalej. I tam chyba on miał granat z dopisem blast po prostu, że było napisane Grenade One Blast. Czy tam no, Grenade D6 Blast. Więc to pewnie będzie wyglądało będzie w ten sposób. Coś takiego. A, no i z drugiej strony też jakby zasady, które ten model miał, były zrobione bardzo opisowo. A z też jeszcze jednej ciekawej rzeczy pojawiło się coś takiego jak Firstborn, że on tam ma przerzuty na wszystkie unity Firstborn i wydaje mi się, że to mogło być Chaosowi Primarisi. Także Chaos, który strasznie narzekał na to, że nic nie dostał w tym revealu i został pominięty, coś niedługo może dostać jednak. Jako Chaosyta ja szczególnie nie narzekam, dostaliśmy ostatnio od Psyche Kaleki nim dużo rzeczy, tylko jak ktoś gra chaosem i narzeka, to jest w sobie. No okej. Okay. I się nie otwiera na inne kodeksy. No tak, dobra. Wracając jeszcze do szybkiego bardzo podsumowania metodyki Blast, boost strzelania. No owszem. No fajnie. Tylko wiesz, no... Także no, kolejny bardzo solidny boost strzelania. Tylko wiesz, to może nie być taki boost, bo nie wiem, no, story time nazwijmy to w ten sposób. Kiedyś tam brałem udział w pewnej dyskusji a propos balansowania StarCrafta i tam po prostu była sytuacja taka, że co jest tak naprawdę boostem? Bo jeśli ty podnosisz jakąś statystykę o parę tam procent, a i tak dalej jakby ten unit, atakując drugi unit, musi go trzy razy zaatakować, żeby go zabić, to jest gówno nie boost. I wydaje mi się, że ten boost samego Blasta może być właśnie czymś takim, co niekoniecznie będzie boostowało jakby armię strzeleckie antyhordową, ale będzie powodowało, że armie popancowe coś są w stanie jakby ugrać na hordy. Znaczy, słuchaj, no ja do tego bardzo prosto podejdę i uważam, że akurat mam rację, że mamy mnóstwo broni o charakterystyce D ileś tam w tych grze strzeleckich, które są grane. Mm-hmm. Więc to nie jest tak, że one są niegrywalne i słabe, dlatego potrzebują Blasta, tylko one są grane. D3, D6, D3 plus coś tam, one są grane, one działają, więc no po prostu teraz dostają dodatkowy prezent, żeby no strzelać w niektórych przypadkach jeszcze lepiej. Więc no to moim zdaniem no można to śmiało nazywać po prostu zwykłym boostem i tyle. Pytanie na jak bardzo jest znaczący. No to się okaże, no i pytanie, czy będzie to kosztowało punkty, bo jeżeli będzie to jeszcze bez reworku punktowego broni, no to sorry. No dalej, Thunderfire kanon za 92 punkty z połową strzału z automatu. Okej, okay. No to idźmy dalej. Też hint, który się przewija bardzo często, a mianowicie to, że Deathwatch ma wrócić. Deathwatch ma dostać coś dużego, mają dostać jakieś specjalne zasady.
ogólnie jakby tam złączmy to w jednym punkcie, ma też w okolicach świąt pojawić się coś big and exciting i tu bardziej to było wypowiadane w kontekście modelu, że model ma być big. Chcę tylko zauważyć, że gość, który chyba odpowiadał też za pisanie zasad, miał z tyłu u siebie na tablicy na pierwszym revealu tym niedzielnym napisane, że coś tam pracuje nad zasadami do Angrona, więc możliwe, że wróci Angron. No ja bym się cieszył na pewno, no Angron jest super, bardzo fajny koleś, prawie jak Karn. No. No jak moje kombatowe serduszko się cieszy, właśnie sobie maluję teraz Berserkeru, no spoko, papa Berserkeru. No, a kontynuując jeszcze o Deathwatchu, Deathwatch był tak często hintowany, że tak z tego co rozmawialiśmy troszkę przed, to bardzo prawdopodobne jest to, że Deathwatch może być pierwszym kodeksem Space Marines. Dlatego, że Space Marine dostali przecież niedawno kodeks i ludzie się mogą obrazić troszkę na GW, że wyciąga od nich znowu pieniądze. Jeśli będzie nie, ktoś już parę lat siedzi w tym hobby, to raczej nie powinien emocjonalnie podchodzić do tego, że Marinesi dostają jeden z pierwszych kodeksów po prostu normalnie. Ja bym się nie zdziwił. Ale przecież Deathwatch to Marinesi. No, Marinesi z Deathwatchem jest tak, że po prostu ostatnie co dostali, to po mordzie szmatą. No. Więc po prostu gracze Deathwatcha mają serdecznie dosyć swojej armii, swoich zasad. Więc no, troszeczkę GW myślę, że po prostu ogarnęło, jaki jest ból dupy tak naprawdę, bardzo uzasadniony, to nie jest nic, tutaj ja nie krytykuję, macie pełne prawo do tego, żeby być niezadowolonymi. Z GW chyba ogarnęło, jak bardzo wkurwiło swoich klientów tej armii i mówię im, poczekajcie, nie uciekajcie, nie zostawiajcie nas, kupuj się dalej, Deathwatch, będzie fajnie. No. Wyjdzie, to zobaczymy. A co do tego, że na święta będzie coś big and exciting, to jest kurwa co roku, więc no spoko. Ale tu bardziej to było wypowiedziane w kontekście... Nie czegoś... Tylko wiesz, jakby to padło w kontekście tego, że ktoś zapytał o to, że... Exciting. No. O to, że wraca Silent King, nie? I było pytanie, czy coś jeszcze wraca. I powiedzieli, no, że ma wrócić coś big and exciting. Więc duży gracz ma wrócić, w ten sposób powiem. No nie, no popatrzmy sobie na OSA, gdzie tak naprawdę każda armia opiera się na tym, że ma jakiegoś dużego typa, swojego szefa i mniejszych wokół niego, więc no wcale bym się nie zdziwił, no gdyby w 40 też to troszeczkę zaczęło działać, że zawsze coś dużego wychodzi, nowego. No bo ludzie kupują te duże modele zawsze, sprzedają się, jest fajnie. A co do tego, że jeszcze do świąt wracając, no to bardziej bym się zdziwił, gdyby GW uznało, że nie wyda czegoś nowego w okresie świątecznym, kiedy ludzie kupują sobie prezenty. No wtedy rzeczywiście mógłbym powiedzieć, że jestem zaskoczony. A no, tak, że wydają nowy exciting. Nie do końca w tym kontekście o to mi chodziło, ale to już mniejsza. No, mówię, no zobaczę, to będę się wypowiadał. No, fajnie, chciałem zobaczyć Angrona, chciałem zobaczyć nowe fajne rzeczy. Będziemy wiedzieć coś więcej, to będziemy mówić. Mam jeszcze sporo tematów na dzisiaj sensowne. No dobra, kontynuując też te takie nowości, jeśli chodzi o Unity, to możemy uspokoić wszystkich graczy Space Marines, kolejny raz mówimy o Space Marines, że stare marynaty zostają i jak to zostało określone, są OK to use. Nie wiemy, czy to będzie w ten sposób, że one będą as Primaris Marines, czy po prostu przejdą do legendy, czy będą kolejnym unitem. Będą kolejnym unitem. Moim zdaniem nie nastąpi sytuacja, w której GW powie, że sorry, usuwamy starych Marinesów, bo się chyba już nauczyli po AOS-ie i usunięciu Bredki czy Tompkinsów, że to nie ma sensu, tylko wkurwia ludzi. Więc po prostu wymiana z klasycznych Marinesów na Primarisów będzie wyglądała tak, że po prostu w pewnym momencie przestanie mieć sens wystawianie klasycznych Marinesów. Już przestało mieć sens. No już tak naprawdę nie ma sensu, kto tym gra praktycznie na pojedynczym przypadku. No tak będzie ta zmiana wyglądała, i będą dostawiać sobie jakieś zasady poboczne i tyle, ale tak naprawdę będą zapchać dziurą kodeksową, no, tak to moim zdaniem będzie wyglądać. No dobra, i idziemy dalej. Główny rulebook w 8 edycji był bardzo, bardzo, bardzo krótki w porównaniu do tego, co widzieliśmy wcześniej. Teraz w 9 edycji oni troszkę się jorgnęli, że nie do końca to było dobre, znaczy to było dobre, ale nie do końca. To znaczy, dawało to dużo pola na dopowiadanie sobie niektórych rzeczy, jak wyglądają niektóre interakcje zasad i tak dalej. Co oczywiście było na bieżąco fakowane, erratowane i tak dalej. Teraz zostało powiedziane coś takiego, że zasady mają być krótkie, ale mają to być więcej niż 8 stron 8-edycyjne.
ale ma być dopisany jakby cały taki blok, gdzie będziemy mieli takie instant fucki na, jak to oni określili, 5% sytuacji, które są sporne. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry krok, aczkolwiek w tym momencie rozbijamy się też o coś, co też zostało hintowane, czyli apkę i to, jak to będzie aktualizowane. Bo jeśli oni wydadzą na początku edycji taki duży, duży blok, gdzie wszystkie te dziwne interakcje są opisane, wszystkie, o których oni wiedzą, po czym to wyląduje wśród graczy i ludzie zaczną abuzować niektóre rzeczy i w pewnym momencie nagle się okaże, że do tych, załóżmy, 10 stron interakcji trzeba jeszcze dopisać 20 i wychodzi 10 innych publikacji, w których jest te 20 stron, to w tym momencie jakby traci sens. Już lepsze by było to, żeby po prostu faki wszystkie były w jednym miejscu. Jaka jest twoja opinia? Jasna sprawa, że lepiej jest mi wszystko w jednym miejscu, no to i tak naprawdę też wracamy na poziom taki budowania i projektowania gry. Możesz wyjść z dwóch założeń, bo możesz stworzyć ogólne, proste zasady, których jest niewiele, które łatwo przyswoić i szybko zrozumieć, albo możesz rozbudowane na kilkadziesiąt stron, które no, trzeba przyswoić, trzeba się ich nauczyć, ale potem no, liczba wątpliwości jest niewielka, wręcz zerowa. W przypadku kilku prostych stron ogólnych, no niestety zaczynają się schody i zaczynają się niejasne systemy. Tutaj mamy to w praktyce. Mamy, abstrahując już od wszystkich faku, errat, zmian wprowadzonych w trakcie, no to wciąż nie jest tego aż tak dużo. A mimo wszystko po 3 latach fakowania, po 3 latach errat wprowadzanych przez GW, na obecną chwilę ostatni ETC-owski faku do 40 ma ponad 60 stron. Po 3 latach łatania tych zasad przez GW. Także, no sorry, tego nie unikniemy. Po prostu w takim podejściu do tego, że zasady mają być proste i ogólne, musieli wciąż w jakiś sposób szukać tych klaryfikacji, tych szarych stref rozwiązywania jakichś tam pojedynczych zgrzytów. To się zawsze zdarza i to się zdarza na każdym poziomie. Z czegoś prawnicy muszą użyć przecież. Więc no skoro nie potrafię tego zrobić profesjonalnie, odpisania jakichś reguł, no to nie oczekujmy, że GW napisze zasady, które nie będą miały dziur. Zawsze będą miały i zawsze trzeba będzie klaryfikować. No fajnie, że chłopaki zrozumieli, że nie można iść na tak ogólny poziom zasad i po prostu dołożyć te 2-3 strony więcej, co może zapobiec, nie wiem, 20 stronom fakowania albo erat przed pół roku. Także no fajnie, no widać, że troszeczkę pokminili. Brzmi to na razie bardzo fajnie, widać, że zauważyli, gdzie jest problem, także przynajmniej tyle. Mam nadzieję, że skoro zauważyli, gdzie jest problem, też bardziej nad tym, jak go rozwiązać. Mm-hmm. Ja jestem optymistą, więc no credit of the doubt jakiś tam zawsze mam. Spoko, no. Ja się cieszę, że o tym myślą, na różne sposoby kombinują nad tą grą. Widać, że to myślenie idzie w dobrą stronę, że już to nie jest po prostu napiszemy nowe zasady i radźcie sobie z nimi, to rzeczywiście wsłuchują się trochę w to community, widzą, co się dzieje, obserwują dynamikę tej gry i tych zasad i to jest super, to mi wystarcza, no jeżeli im dłużej, tym lepiej będą to robić, więc już widzimy, że nie jest źle, że myślą od samego początku o tym, żeby uniknąć problemów, a nie na zasadzie wydamy zasady, a potem będziemy się martwić, to na dzień dobry już myślą, co może być w nich nie tak. Mm-hmm. Więc to jest akurat dobra oznaka i ja jestem zadowolony. No dobra. Idziemy dalej. Rzecz, która też będzie w miarę duża i według mnie bardzo problematyczna aktualnie, to jest to, że flyery mają już nie blokować ruchu, mają być nieblokowalne przez inne jednostki. No i dochodzi też wracanie z zakrawędzi. GW w tym momencie bardzo podchodziło do tego jako do exploitu, czyli wszystkich mechanik radzenia sobie z flyerami w inny sposób niż strzelanie do nich lub bicie ich młotkiem, gdzie jakby też podkreślali kolejny raz, że chcą usunąć takie growe mechaniki, które im się nie podobają, żeby wszystko było, no, jak to mawia wielki poeta, jak w prawdziwości. Wydaje mi się ta zmiana i korzystna, i jednocześnie niekorzystna zarazem. Jaka jest twoja opinia na ten temat? No i też wróćmy do tego, że przy tej okazji zostało powiedziane, że flyery mają mieć obcięte bonusy i minusy do strzelania.
To znaczy, że już maksymalnie będzie można mieć minus ja wiem, plus jeden. Ja też, znaczy tam eksplicyte zostało powiedziane, że pytanie oryginalnie do tej odpowiedzi to było pytanie pod tytułem jak zamierzacie sobie poradzić z wysypem eldarskich lataczy? Więc wiadomo, już nikt się nawet nie, z tym nie kryje. Eldarskie latacze pokazywały przecież, że są najlepsze w tej grze. No, tutaj tak naprawdę te kombowanie się minusów do hita było absurdalnie głupie. Mówię z pozycji osoby, która nigdy nie strzelała, więc to nie jest jakieś tam moje osobiste doświadczenie i żółć. Bo ja i tak do nich nigdy nie strzelałem, miałem to gdzieś, ale... Biegałeś pod nimi. Tam minus... biegałem dookoła i to w dupę. Jakieś tam minus 5 do hita to jest... Sorry, ale to jest przegięcie. No, tak, tylko teraz właśnie też jeszcze jedna rzecz, o której to jest jednak coś, czego powinniśmy nie wiedzieć. Powiedzieć. GW też specjalnie się do tego ustosunkowało, że nie będzie już trafiania, w sensie zawsze będziesz trafiał na 6+. Czyli nie będzie to już wyjątkowa zasada orków, ale po prostu wszyscy. Maksymalny kap na trafienie to będzie 6. No, spoko, nie? Mimo, że sam korzystałem z armii, którym opierały się często na minusie do hita, nie ma z tym problemu, no okej. Okay. Jestem za, no to jest troszeczkę nieprzyjemna sytuacja, kiedy jesteś, tak jak mówisz, to gamifing, no są gamifing, które są fajne, są gamifing, które są niefajne, no moim zdaniem sytuacja, w której jesteś w kombacie z przeciwnikiem i nie możesz go trafić fizycznie, no to jest... No tak, tak. To... No to jest jednak bez sensu. No także tutaj fajna zmiana, to mi się podoba. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce po raz kolejny, no bo się może okazać, że w jakiś sposób zostanie to eksploitowane. Co do flyerów i tego, że nie wylatują ze stół, no. Tak naprawdę flyery, z którymi się spotykaliśmy do tej pory w grze, to albo były eldarskie, którymi, no, żeby wylecić eldarskim flyerem ze stół, to trzeba naprawdę chcieć. Ewentualnie dark eldarskie, że tam tak łatwo nie miały. I marinesowskie, ale marinesowskie tam nadrabiały hooverem, więc to też pomaga. Więc no jakby moim zdaniem w tej edycji wylatywanie samolotów ze stół nie było jakimś problemem, przynajmniej nie zauważyłem go, żeby po prostu gracze narzekali, że zostali w ten sposób zrobieni, to się zdarzało rzadko. No okej, no rozumiem, że casualowi gracze mogli nie być zadowoleni, gdzie przez jakiś tam jeden błąd tracili model za ileś tam set punktów. Więc no, zrozumiałe, pisana jest ta zmiana. Minus na zasadzie, no jak wylecisz za stół, no to sorry chłopaku, sobie nie postrzelasz w tej turze, więc no jest jakiś tam za to punishment. No pytanie, czy to nie będzie prowadziło momentami do budowania, które będą to wykorzystywały, żeby się bronić przed tablem, po prostu wkurzać przeciwnika. Stabilna lista, która wylatuje 6 flyerami wróg, po czym pojawia się i znika. Przez kolejne 5 tur. Też właśnie pytanie będzie napisane dokładnie to, jak będzie wyglądać ten proces pojawiania się z powrotem, jakie będą obostrzenia nałożone na to, no bo jeżeli to będzie coś na zasadzie, że możesz sobie wylecieć i wrócić, z której chcesz krawędzi, no to o Boże, to jest całkiem syty guz dla samolotu, bo możesz po prostu wylecieć w swojej turze i potem po turze się ustawił i wrócić z tej strony, która ci się podoba. Także no to naprawdę może być buścik dla samolotów. Także no jak najbardziej, no może zobaczymy inne flyery niż dotychczasowe. Wcale bym się nie obraził. No, tak to naprawdę by było te, fajne. Które latały i tak raczej będą latać, więc im to niewielko robi różnicę, a inne się mogą pojawić, a im nas więcej w grze. No, także zobaczymy. Nie, ale ja dzisiaj optymistyczny jestem, tylko... Boże, muszę. Ale to ty zawsze jesteś taki, wiesz, cynik, pesymista, ta optymista, dzisiaj coś ci się stało, nie? No, zrobię podsumowanie, co myślę o kombacie i zobaczymy. No dobra, a tak jeszcze hintując rzeczy, bo też pojawił się zapowiedzi Admechu, na przykład admechowski samolot dostał bardzo fajnego CPK, który powoduje, że w 6 calach od niego wyłącza wszystkie aury. To jest mocne, tylko problem był taki, że w tym momencie, że musiałbyś na przykład wtedy, myślę, zasad 8-edycyjnych, to bardzo precyzyjnie wylądować tym flyerem, żeby on faktycznie był w tych 6 calach od modelu, któremu chce wyłączyć aurę. Natomiast jeśli teraz w 9 edycji to będzie działało w ten sposób, że ty możesz latać po jednostkach, na jednostkach, za jednostkami i jeszcze wystawiać się, z której strony chcesz na stole, albo wracać w odpowiednim momencie,
to zaczyna być troszkę sensowne. Nawet ja wątpię, zaraz... żebyś mógł stawiać podstawkę na innych modelach, bo tego to się nigdy nie wydarzy. GW coś takiego mówiło, że podstawka Flyera ma już nie blokować ruchu. Nie wiem, może oni takie stoliczki jak do pizzy to nie chodziło mieli, o będą tym, wydawać. Że nie blokują ikonu. Ruchu po prostu innym modelom, tak jak po prostu zostało wprowadzone w 8. Nie mam pojęcia, wiesz, to zostało może tak... Może bardziej o to chodziło, no. Zostało tak powiedziane, że... Trzeba pamiętać, że w tej grze Rukowi, że to po prostu często są modele, które ktoś włożył mnóstwo czasu i pracy i pieniędzy, no. Nie, no, nie wprowadzi ci zasad, w których możesz stawiać się naprzeciwko, to nie przejdzie. Nie wiem, zobaczymy. Albo musiałbyś wprowadzić nową linię podstawek do samolotu, co urwi wszystkie... Nie, no, ja mówię, stary, no. Będziesz miał takie stoliczki jak do pizzy, nie? Takie białe. Takie, wiesz, podtrzymujące ten pudełko, nie? Nie, i będziesz stawiał flyery na czymś takim. Zobaczymy. Dobra, no i przechodzimy do czegoś, co też zostało powiedziane per se i bardzo mgliście, a mianowicie moralka dostaje rework. Moral Face ma już znaczyć coś i per se mówią też o tym, że wprowadzają combat attrition. To bardziej w tym momencie może chodzić, mi się wydaje, o jakieś, nie wiem, efekty, które mają mieć wpływ na to, jak długo stoisz w kombacie i czy zdałeś tego lidera, czy nie zdałeś lidera. Ale też zostało powiedziane, że ma być mniej zero-jedynkowo niż teraz. Czyli w moim odczuciu to jest to, że po prostu likwidują uciekanie z liderki, takie typu, że po prostu giną ci modele. Znaczy, no tak, to troszeczkę tak to wygląda, jak wspomnieliśmy wcześniej, że ta faza morale jest bardzo dziwna, bardzo niejasna i widać, że jest bez pomysłów zupełnie. Więc no to, co mieliby na początku w głowach ściągnięte bezpośrednio za osa, nie zadziałało i tak w wielu elementach. Co do zero-jedynkowości, tutaj myślę, że chodzi o to, że albo nie ucieka nic, albo ucieka wszystko i tak naprawdę przez to ten system też nie ma za bardzo sensu. Co do combat attrition, no może to jest jakiś hint tego, że będziemy mieli tak naprawdę inspirację pojazdowymi tabelkami, że stracić ileś modeli, po prostu zaczyna dostawać minusy, że no już po dupie nie są tak skuteczni. Spoko, jestem ciekaw, jak to będzie rozwiązane, zawsze to jakieś rework czegoś, co źle działa, zawsze mnie cieszy. Tylko wiesz, w tym momencie to po raz kolejny. To jest nerw kombatu z jednej strony, a mianowicie bardziej mi chodzi o to, że armii kombatowe versus armii kombatowe w tym momencie będą dostawały po dupie. Gdyż ponieważ nie będziesz się, w sensie przez combat attrition będziesz dostawał minusy, nie bonusy. No tak, no w sumie, no, ale i tak już mamy tak, że kto uderza pierwszy, ten z reguły wygrywa combat, więc to wiele nie zmienia. Jak dostaniesz pierwszą salwę na ryj, no to jak ci, to czy to będzie miało minusy czy plusy, to już wiele nie zmienia. A zawsze jakiś tam, wiadomo, no boost minus, dla jednych plus, dla innych minus. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Ja szczerze tutaj akurat bym się wstrzymał z ocenianiem tego jako plus czy minus dla kombatu. Także tutaj się nie będę wypowiadał. No dobra. Idąc dalej. GW wprowadza coś takiego, co ma być nazywane rozmiarem armii. I zostały nawet podane nazwy. Masz mieć 4 różne rozmiary potyczek. Ma to być Combat Patrol, Onslaught, Strike Force i Incursion. Do tego było też powiedziane, że zostają detachmenty. I teraz pytanie jest, jak tam od razu też połączmy to z kolejnym punktem, że teraz detachmenty już nie generują CP. I że trupsy dalej też mają być grywalne, ale mają być tylko potrzebne na mocy, na potrzeby wystawienia detachmentu. Więc w tym momencie mój guess jest taki, że te rozmiary armii i te jakby 4 jakby wielkości potyczek mają w pewien sposób łączyć się z tym, jaki będzie fok na każdy z tych rozmiarów. To znaczy się, że na przykład na Combat Patrolu będziesz mógł wystawiać tylko patrol i jeden specjalist detachment, a na przykład na Onslaughtie będziesz musiał wystawić batalion czy coś w ten deseń. To by była zmiana, która byłaby troszkę udupiająca dla niektórych armii, paczkę Stodes, ale z drugiej strony no, miałoby to trochę więcej sensu. Tutaj też jest jedna rzecz, którą dodam od siebie, której jeszcze nigdzie nie było. Czyli zmiana wielkości gry to się wydarzy, więc troszeczkę nie możemy już myśleć o tych naszych 2000 dotychczasowych, bo ta gra będzie teraz wyglądała trochę inaczej.
No masz na myśli zmianę formatu punktowego i nie wiem, powrót do starego 1850? Może. Wszystko jest możliwe. Aż takich szczegółów nie znam, nie podam. Aczkolwiek chodzi o to, że musimy pamiętać właśnie, że nie możemy tak naprawdę tych zmian obserwować pod kątem dotychczasowych 2000, 3 detachmentów i tak dalej, bo to wszystko się zmienia. Zmienia się punkty, zmienia się kompozycja. Mówisz, no te foce do tej pory były tak naprawdę w większości w Basic Rulebooku, więc razem z rulebookiem zmienia się też sposoby budowania detachmentów, tak będą działały. No akurat koniec ery bateryjek. Nie smuci bateryjki. Były zabawne momentami tam sobie pośmigać jakimś piątką chłopaków po znacznikach. Grze wiele uroku nie dodawały, także na spoko, że akurat zrezygnowaliśmy z tego. Tak naprawdę w dużej mierze ja czekam na to, jak się dostosuje do zmian wielkości gry ETC, a obecnie już WTC, bo tak naprawdę zawsze ten format WTC najbardziej się przebija. Fajnie, że GW zaproponowało swoje formaty, bo widzimy po turniejach w Polsce, że różne formaty funkcjonują, mniejsze, większe, średnie, al dente, z dodatkowymi ograniczeniami, więc możesz mieć, nie wiem, Strike Force bez dublowania, możesz mieć Onslaught z właśnie, tak jak mówię, jakimiś ograniczeniami, jakie detacze możesz brać. Więc fajnie, że GW coś ze swojej strony pokazuje i proponuje różne opcje. Wiadomo, że któryś z formatów zawsze będzie tym najważniejszym, bo jakby to ułatwia życie wszystkim. No tak, być taki najbardziej kompetitiv. I to też dużo zmienia, bo tak jak kiedyś mówiłem w którymś z tych podcastów, że wielkość gry ma znaczenie. Długość i szeroko. Więc to, czy będziemy grać na 2000 czy 1000 punktów, i na jednym formacie jedne armie są lepsze, na innym inne są gorsze, różne armie różnie się skalują. Moje kochane demonki na 2000 jak grają, no to już na 1000 to po prostu mogę się chlasać po twarzy i są do dupy dalej. Także to jest właśnie coś takiego, że zmiana wielkości punktowej w grach zmieni nam całą grę. Osobiście też czekam na informacje o tym, na ile, jak zostaną zmienione koszty punktowe poszczególnych jednostek. Wydaje ci się, tutaj... że wydadzą coś w stylu indeksów, czy nie wiem, może będą w rulebooku? Nie mówię koniecznie o indeksach. Możemy mieć po prostu to już wcześniej wspominaną i możemy przy okazji wrócić do tematu aplikacji. No tak, bo właśnie... Bo w momencie, w którym wydajemy apkę, to jest chyba najlepszy moment, żeby taką rewolucję punktową przeprowadzić, moim zdaniem. Bo w momencie, w którym oferujemy graczom, ok, zmieniamy punkty, w zamian dostaniecie apkę, albo tam za koszt apki dostać punkty, to już jest całkiem nieźle. Tak, chłopaki coś tutaj rozmawiali właśnie w poprzednim odcinku o apce, aczkolwiek uważam, że tutaj zrobiłem mały research dziennikarski. Znaczy, zadzwoniłeś do standardowego, przeciętnego gracza AOS-a. No nie przeciętnego, nadzwyczajnego. Ale jest to grupa reprezentatywna, nazwijmy to w ten sposób. Tak, także pozdrawiam Marcina za informacje, które mi przekazał. No i tak naprawdę uważam, że właśnie tutaj możemy dużo zobaczyć, jak to wyglądało, bo w AOS-ie apka funkcjonowała od momentu, w którym AOS w ogóle wyszedł. I teraz tak, apka była fajna, jak tam się nie bawiłem kiedyś po prostu parę minut, że miałeś w apce tak naprawdę datasheet. I teraz jest to wygodne od razu podczas grania, że nie musisz tego rulebooka mieć przy sobie, nie musisz się parić w sobie, po prostu wyciągasz apkę, wpisujesz nazwę jednostki, masz datasheeta. No i teraz dochodzi kwestia tego, że w apce funkcjonuje to w ten sposób, że płacisz abonament. Płacisz abonament tam około 5 zł i za te 5 zł masz dostęp do datasheetów z punktami i do army buildera. Także to jest akurat najlepsza część tej apki, moim zdaniem, że po prostu nie musisz się bawić w kupowanie tych kodeksów. Jeżeli cię nie interesują te kwestie fluffowe i obrazkowe, po prostu masz abonamencik, masz punkty. To też ułatwia sprawę w momencie wydawania faku Jera, gdzie po prostu możesz w aplikacji te punkty pozmieniać. Możesz w aplikacji pozmieniać oczywiście treść datasheetu. No ale zaczynają się schody. Zasady zaczynają się w momencie, w którym chodzi o zasady armijne, czyli stratagemy, magia,
W AOS-ie to są Battletomy, czyli odpowiedniki jakby naszych takich specjalnych formacji. I tak naprawdę tych zasad już ten abonament nie obejmuje, więc żeby je dostać, wciąż musisz kupić e-bookową wersję tego kodeksu, który Znaczy w kosztuje apce. w apce. W apce. I no już to kosztuje. To kosztuje, już Tyle, ile popatrzę. kodeks papierowy. No praktycznie tak, no bo tutaj widziałem właśnie 125 zł za kodeksik. Za handbooka, który jest odpowiednikiem naszego chaptera proof, 78 zł. No i 100 zł za kodeks. Także no nie są to tanie rzeczy jak na e-booki. I żeby mieć dostęp do pełnej zasad swojej armii. No ale wiesz, ktoś mógłby być optymistą, wydać te 120 zł i stwierdzić, kurde, ale fajnie, będę miał aktualne zasady, po prostu No już mówię, tyle no to jestem kodeks w stanie papierowy się kosztuje wykosztować. 125 zł, a e-book kosztuje 100 zł, więc no troszeczkę moim zdaniem niespółmierna cena, ale no GW. I teraz też jest jedna rzecz, że książki się automatycznie nie updateują w apce No i obecnie, smutny więc to puzzle w też nie tym działa. momencie. Tak, więc faki nie są implementowane, więc musisz dalej, kurwa, macie szukać faka za przeproszeniem, co już dla mnie jest takim absurdalną sytuacją, że nie mogę. No i tam oczywiście jeszcze jest kwestia tego, że też narzekają, też ten Army Builder nie jest optymalny, że w dziwnym formacie pokazuje te rozpiski, no, ale tutaj jakby kwestia tego, że formaty rozpisek to jest inna historia, jak Battlescribe'owa na przykład też mi się nie podoba. Jest Pamiętajcie, mocno rozpis nieczytelna. notatnika. Rozpis notatnika są najlepsze. No. Znaczy, no mówię, aplikacja jest fajna. Jeżeli to będą punkty za 5 zł, to pewnie i tak się skuszę. Wątpię, żebym kupował tam zasady Armina, ale no może akurat stwierdzę, że będę miał wenę. No, apka jest opcją. No i w momencie, w którym te 5 zł miesięcznie kosztują ci dostęp do punktów, no to nie jest wysoka cena, więc możesz sobie pozwolić, żeby powiedzieć graczom, sorry, robimy rework punktowy wszystkich tak naprawdę kodeksów. Czyli robimy to samo, co na początku 8, czyli indeksy. No powiedzmy, ale po prostu robimy zmianę punktową, ale już no nie musisz nawet tego indeksu kupować, tylko 5 zeta w apce. No. Także no jest tu jakaś opcja, która myślę, że gracze są w stanie zaakceptować, że to nie jest nic tragicznego. Powiem tak, ja w tym momencie, w tej całej fali pesymizmu i historii tego, jak to nie działa w AOS-ie, jak powinno, postaram się, że tak powiem, wprowadzić pewien promień słońca, a mianowicie mam wielką nadzieję na to, że oni tą apkę tak bardzo intensywnie ogłaszają i jakoś pochylają się nad tym, to doprowadzi do tego, że oni też poprawią apkę AOS-ową Tak, i jak najbardziej jest zmienią możliwość. jakby całość sposobu wydawania tych zasad w formie elektronicznej. Byłoby Ale super. Znacznie mniejsze firmy pokazały, że można to robić. Nie jest to trudne, więc no, moim zdaniem to jest po prostu kwestia woli. tylko wiesz, Nie GW jest nie kwestia jest młodym, techniczna. ambitnym startupem, tylko jest firmą, która ma Tak. tradycję i występuje tam przysłowiowy beton. To znaczy się, tak jak było kiedyś, tak jest dobrze, nie ruszajmy tego, a te wszystkie zmiany to tak Nie, na co akurat palcem widzimy, że małym u akurat. nogi dotknąć można i tak, no, no. Beton skruszał, mimo wszystko widzimy, ile rzeczy się zmienia w GW. No ale Na lepsze powoli, czy na powoli. gorsze, ale się zmienia. Tak Jest to jest, bardzo no powolna więc. erozja. No mówię, no kwestia apki to nie jest rzecz skomplikowana. Myślę, że jest w stanie przejść przez beton, to jest kwestia woli. Jak zechcą zrobić dobrze, apkę to zrobią dobrze i to jest tylko tyle. Jeżeli uznają to po prostu za money grab, to zrobią z tego money grab. Jeżeli chcą zrobić z tego użyteczne narzędzie, to zrobią z tego coś fajnego. No dobra, To i nie jest komplikowane. Szczerze mówiąc, jak spojrzymy sobie na Warhammerową stronę stworzoną przez naszych wschodnich braci, tak. która jest moją ulubioną stroną, Masz masz Waszapedia. na startowej i czasem odpala się w trybie incognito, jak rozumiem, tak? Tak. Nie, no ale po prostu wiesz, no, parę chłopaków, którzy na silniku Wikipedii stworzyli po prostu stronkę, która ma wszystkie zasady, koszty punktowe i masz wszystkie faki, które są ci potrzebne w danym miejscu. Otwierasz sobie stronę swojej armii i masz po prostu faki, które
obowiązujące obecnie raty i musisz się, wiesz, śmigać po 5-6 książkach, nie musisz się zastanawiać, czy w międzyczasie nie wyszedł mi designer z komentarzy, po prostu wszystko masz zebrane w jednym miejscu, masz ładne odnośniki. To jest fajne, przydatne, ułatwia życie i warto z tego korzystać. Zwłaszcza jak szukasz na turnieju zasad. Więc no, to już, znaczy, to jest pod tym kątem wygodne, że już nie za każdym razem, jak chcesz po prostu się z kimś wykłócać jakąś zasadę, to musisz usiąść, zrobić sobie herbatę, zapalić fajkę, wymościć się w fotelu przed kominkiem i przystąpić do wertowania jednego z 40 dokumentów wydanych na stronie GW. No, tak, jak jeszcze masz szczęście i pamiętasz, w którym to był. No tak. Bo pytanie się powtarza regularnie. Konwersacja o 40. Czy ktoś pamięta, w którym tym było wydane to i to? Tak. To jest po prostu pytanie jest... killer. Nie, nigdy po prostu dostaję brain laga najczęściej. Mimo, że to wszystko przewertowałem 5 razy. No, tylko wiesz, najlepsze jest po też prostu... to, że nie wiesz, w sensie nie wiem, no, mówiąc trochę takim zoomerskim językiem, fajnie by było, jakby też na przykład te konkretne zasady i obostrzenia, i faki, i erraty miały jakieś, nie wiem, hashtagi, tagi ogólnie. Że jeśli wiesz, wchodzisz do tego dokumentu, można było zrobić Ctrl F, szukasz tag i dostajesz wszystkie zasady jakby pod tą, dotyczące tego, tej konkretnej rzeczy. A czasami jest tak, że na przykład jedna rzecz to była w erracie, ale wording był tak totalnie dziwny, że to wiesz, jest zupełnie o co innego chodziło, ale przy okazji wyszło, a potem w faku jest coś jeszcze innego i tak dalej i to jest już, no mówię, taka troszkę przypomina takie, nie wiem, wróżenie. Jest starsza osoba, mimo wszystko od twojego zoomerskiego pomysłu, ja powiem tak, wystarczy mi, niech będzie jedno miejsce, które się nazywa obecnie obowiązujące faki. Tak. To by po prostu wszystkie, wszystkie w międzyczasie od wprowadzenia zasad nowe poprawki były w jednym miejscu, obecnie obowiązujące są tutaj i jeżeli czegoś nie wiesz, wchodzisz sobie na tą stronę i musisz sobie... Klikasz faczek, dostajesz wszystko. Klikasz faczek, lew, znajdujesz daną kwestię i masz głowę. Dobra. Liczymy na to, że to jednak zrobię. I przejdźmy do powoli finalizowania tego bloku dyskusyjnego. Zacznijmy od takiej rzeczy, która jest troszkę mniej ważna, jest takim troszkę gdybaniem, mianowicie w GW zostało zapytane o chainswordy i między innymi też inne bronie do kombatu i było powiedziane, że chainswordy mają dostać własny profil, mają mieć więcej AP niż latarka, mają mieć specjalną siłę i inne rzeczy. Z jednej strony jakby tak, no fajnie, interesuje to tylko gracze Marines, ale mnie niepokoi też to, też po części jako gracza Marines, a mianowicie jest kolejna broń z kolejnym AP i nagle się może okazać, że save, który masz, to tak naprawdę nie jest 3+, tylko to jest 5+, w najlepszym wypadku 4+, bo wszystko, co stoi na stole, ma jakieś AP. Niepokoi mnie bardzo ta tendencja, całkiem szczerze mówiąc. No cóż... Wiem, że ty masz inwa, cię to nie no, dotyczy. Nie, no inwa, bo ostatnio więcej gram Marisami w sumie fasowymi, ale jednak no, wszystko jak zdaje. Znaczy, że coś zrobiłeś źle. Uroki kombatu. Ale no tak, no tutaj się zgadzam z tobą, że to może powodować większą śmiertelność, co w połączeniu z tym, że strzelanie jest już absurdalne. No, tak naprawdę to może się zmieniać na zasadzie w grę w takie warcaby. No, ja ci wystawiam unit, ty go zastrzelisz, wystawiłeś się, więc ja ci zastrzelę unit. No i na zasadzie kto ma więcej fajnie, dobrze strzelających unitów. No tak, ta śmiertelność wzrasta. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no w praktyce. Ja jestem ciekaw, tak pod tym kątem, no jeżeli chainsword ma dostać buffa, to jestem ciekaw, co zrobił z chainaxami, bo no ja w berkach płacę za chainaxy, bo są fajne, mają właśnie to lepsze AP i tam do siły bonusik chyba, już nawet nie będę. No ale mają właśnie to AP, więc tą punkcik, więc może jeszcze dostanę jakiś buff, fajnie by było. No byłoby fajnie. Więc spoko, no ja myślę, że akurat chainswordy potrzebowały czegoś takiego, zawsze miły gest, bo już nawet Sangory miały lepszą broń niż chainswordy, więc... Łuk w 40 milenium. Ja nie mówię o łuku, bo ja wiem, że jeszcze załóżmy, że ten łuk strzela jakimiś magicznymi strzelami, ale mówimy o kozach, kurwa, z mieczami, które są bardziej śmiercionośne niż chainswordy Astrates, także... No. No fajnie, no chainswordy potrzebowały reworku na pewno, bo już trochę odstawały. No. Może to jakiś ten zawsze bonusik będzie, ale no game changerem na pewno nie my. No, dobra. I przejdźmy do ostatniego punktu, który mamy tutaj na liście, a mianowicie
Tak jak było powiedziane, rzeczy z PA, czyli Psychic Awakening, zostają na potrzeby 9 edycji. Tylko, że GW nie byłoby sobą, jakby w pewien sposób nie wyruchało graczy, a mianowicie powiedziało, że nie wszystko z PA zostanie przeniesione do kodeksów. I to jest takie troszkę i złe, i dobre, między innymi z tego względu, że tak jak oni to określili, nie wszystko może wejść i oni też w jakiś sposób to będą używali tego na potrzeby balansowania. Bo część zasad, która była w PA, jest mocna, część była słaba i nieprzydatna, więc oni, pisząc nowy kodeks, automatycznie będą kasować całe PA, z tego co ja zrozumiałem na tym Q&A-u. To, że jeżeli to jest... tak ma być, no troszeczkę wiesz, się zastanawiam, co innego mogli zrobić. No, mieliśmy opcję w początku 8 edycji, gdzie weszły kodeksy i wszystkie kodeksy się wsadzić w dupę. No tak. Nie byłoby to teraz najfajniejsze, no bo jednak TPA jest dość świeże. Trochę jakby to teraz wywalili wszystko do śmieci, no to gracze na pewno nie byliby zadowoleni. Ja na pewno nie. Więc w PA wyszło dużo fajnych rzeczy. Fajnie, że to zostanie do czasu wejścia nowych kodeksów. Nie możesz przenieść wszystkiego. No, i tak jestem pod wrażeniem, że chcą aż taką transkrypcję zasad Arminy zrobić do 9 edycji. Bo szczerze bym się wcale nie zdziwił, gdyby powiedzieli, że słuchajcie, razem z 9 edycją wyjdzie lista rzeczy, które usuwamy z zasad edycyjnych z tych kodeksów. Ale wiesz co, wydaje mi się, że coś takiego na pewno nawet wyjdzie. Coś takiego na pewno. Na razie o tym nie słyszałem, więc no jeżeli tego nie będzie, no to i tak jest całkiem nieźle. No a wiadomo, że jak z czasem będzie ta 9 edycja się rozwijać, tam nabierać jakiejś swojej tożsamości i własnej mety, no to pewne rzeczy mogą okazać się po prostu zbyt mocne i będą wymagały usunięcia. No, uroki tej gry, no meta się zmienia, zasady się zmieniają, nic nie jest na zawsze. No tak, ale zauważ, o co mi chodzi. W tym momencie, patrząc na te wszystkie zapowiedzi, leaki i rzeczy potwierdzone oraz do w których możemy się domyślać, na przykład spora część strategemów, między innymi to, co mówiłeś o armiach dipujących się, czyli tam armiach rezerwowych, nazwijmy to w ten sposób, przestaje być jakby w ogóle potrzebna w kodeksie, skoro one będą w core rulebooku. Na pewno takie rzeczy zostaną w jakiś sposób sfakowane. No bo ja nie wyobrażam sobie tego, że na zasadzie GW wprowadza strategię, który mówi, no masz outflanka i White Scarsy, moje ulubione, mówią u siebie w kodeksie, że mają też gema, który kosztuje 2 CP i masz outflanka, ale w core rulebooku jest za 1 CP, więc tak, o, no fajnie, mamy strategię, który jest gorszy od strategema, który mają wszyscy. No na pewno coś będzie musiało być wycięte z takich kodeksów. Na pewno to będzie też w dropu 9 edycji, to będzie po prostu erraty dla wszystkiego, co się rusza i na drzewo nie ucieka. No, no jest to nieunikniona zmiana edycji z pozostawieniem starych książek. No. Coś będzie zgrzytało zawsze, więc szybko się pojawią faki, szybko pojawią się erraty. Jak się okaże na początku 9 edycji, że jakaś jednostka jest super, to nie musicie od razu kupować jej 6 sztuk, jak Stormraven, no, bo mogą być szybko coś znerfione. Mm-hmm. No także trzeba obserwować, no tutaj tak naprawdę służyczki się dowiemy, jak już wyjdą. Ja nie zrobiłem żarem, no chyba, że ktoś rzeczywiście kiedyś uwierzył, bo chyba była kiedyś taka polityka, na początku jak wyszła 8, że ktoś tam pierdzielił ten dział marketingowy, że 8 edycja to już jest final edition, najlepsza, co stworzyliśmy, że już nie będziemy robić nowej edycji, tylko będziemy poprawiać te. No jeżeli ktoś to uwierzył, to sam jest sobie winien. Ej, ale no troszkę trzymają się prawdy, no nie przesadzajmy, no ta 9 edycja też jest tak bardzo budowana na 8, że ta 8 jest no tak, po jasne, części final. No ale jak najbardziej, no ale kwestia tego, że wiadomo, że gra się zmienia, zmieniają się zasady i ta edycja, w pewnym momencie łatwiej zrobić nową edycję niż robić kolejne erraty i faki, więc no, to jest dość oczywisty cykl życia gry. Zawsze jest to możliwość stworzenia czegoś nowego, nowe zasady, nowe armie, nowe... Może być dobrze, może być tragicznie, jak było w 7 edycji, może być świetnie. No, na razie nie zapowiada się aż tak źle, także bądźmy dobrej myśli i nie panikujmy. No. Także co, kończymy powolutku. Powolutku będziemy kończyć. Czy jeszcze masz może no, jakieś gorące... No mówię, tak jak rzeczy, których póki co gdzie indziej nie traficie, no to jest właśnie to, że czeka nasz pełen rework misji, nie będzie takich obiektywów jak do tej pory. Kombat będzie zależny właśnie od terenów i wielkości gry.
Czyli też tutaj należy zwrócić uwagę na to, że tereny będą bardzo istotne, kombat będzie bardziej z nimi związany, wielkość gry się zmieni, czyli tutaj też nie przywiązujmy się do tych naszych 2K i tego, co widzimy dzisiaj, bo ta gra też może się zmienić zupełnie. Apka, tak, apka, no, fajnie, tak, może nie tak, być fajnie. Nie. Także pamiętajcie. Zostałem pocieszony w ten sposób, bo jako gracz kombatowy, jak zobaczyłem wszystkie nowe zasady, to pomyślałem sobie, no fajnie, czeka nas edycja strzelania, więc się załamałem, pogadałem ze znajomymi, ale okazało się, że wcale ma nie być tak źle, że właśnie te zasady terenów mają pomagać, że rework misji ma pomagać, że właśnie nowe podejście do misji, nowe podejście do wielkości gry. Także tutaj bardzo wiele rzeczy się wciąż zmieni, ten kombat jednak aż tak bardzo nie dostanie. No, gracz armii strzeleckiej bym się nie obawiał, bo jest tak dużo fajnych rzeczy, nie będę płakać. Czekamy na nowe zasady, powiedzmy na nowe też, linki. Ci znajomi, do których się Dave odzywał, to nie są goście grający narrativ. To tyle możemy powiedzieć. To nie są zupełnie goście. Ci, co byli na streamie i którzy mówią, że no tak, tak, kompetytywne granie, spoko, ale Crusade jest tak zajebiste, po prostu wszyscy byjecie grali w Crusade. I to też nie są osoby, które... To nie są plotki z Reddita, spokojnie. Tak, mam tak, to jest, tak powiem, dobry staw, potwierdzony. Tak. Możecie też tego no, jeszcze zobaczymy. No, jeszcze się pewnie coś tam uda wyciągnąć, tak, że... Słuchajcie, komentujcie, pytajcie, może coś nam się uda dla was, wiesz, podpytać. No. Jak macie jakieś pytania, to zostawcie w komentarzach. No, no i zaczekamy na wasze zdanie, wytknijcie, mylimy, w czym się, w co nam nie wierzyć, jak macie jakieś inne wątpliwości co do nowej edycji albo inne spostrzeżenia. Ja czekam bardzo mocno, bo lubię się mylić. Ale dlatego gram w tę grę. Dobra. Zobaczymy. Ja tylko jeszcze tak na sam koniec dodam jedną rzecz, którą też udało mi się zauważyć, a mianowicie w ten profil Justicara, który się dzisiaj pojawił. To jest pojedynczy model, ale on nie ma keywordu charakter. Więc możliwe jest to. No właśnie to mnie zaciekawiło, szczerze. Ma być, że nie wiem, trafi nam się jakaś zmiana, jeśli chodzi o targetowanie bohaterów. Nie będzie to już keyword. Zobaczymy. Będzie też. Właśnie nie, no albo po prostu jest jakiś taki typ, który tym charakterem nie jest. No to też się zdarza. Zdarzają się takie modele. Ale no ja tak też jestem ciekaw. No bo jednak, kurczę, tam ta mechanika charakterów dość dobrze działała. Jeżeli mielibyśmy wracać do jakiegoś dodawania do oddziału, to by miało aż taki sens. Nie, no wiesz, według mnie dodawanie do oddziału pokażę. Nie było takie głupie. No po prostu byłeś, dodawałeś jeden urok, ale w koherencji. No już... Miałeś wundy tak, i tak dalej, w sensie wydaje... Zgadzam się z tobą w 100%, aczkolwiek no wciąż pozostaje kwestia tego, że zaraz się zaczną stary. Ja myślę, że chcemy tego bardzo uniknąć. No, dobra, zobaczymy. Okej, okay, to no wydaje mi się, że... Jak sobie wyobrazisz paladynów w Grey Knightach ze wszystkimi... A, to tak, no tak, to tak, już... tak. 10-osobowy, tak, no już... 10-osobowy oddział z 16 jednostkami, który tak strzyże goli, bańki stawia, krawaty wiąże, usuwa ciąże, rzuca smite, Gate of Infinity... Siorko, orkowie z tym bossem dostają do jumpa i tego bossa tam no właśnie tak. To elegancko, wiesz, ochraniają. No myślę, że akurat obecna sytuacja, obecne zasady nie współgrałyby z powrotem do tego systemu. No, jestem ciekaw, jak ten, o co chodzi z tym Judicarem, na czym to polega, też jest możliwe, ale no, jeżeli będzie podejście, no, jeżeli będzie pojedynczym typem, który sobie sam chodzi, nie jest charakterem i ma się jeszcze bić w kombacie, no to ja mu kariery nie wróżę. Niestety. Wiesz, chyba, że też coś, co nie zostało powiedziane, nagle okaże się, że transporty zaczną działać jak kiedyś. A kurde, w chaosie ile rinosków jeździ? Myk, dalej działają. Jeden. No dobra, no okej, okay, jak grasz berkami, to więcej. Ale to wiesz. No właśnie. Zobaczymy. No dobra, wydaje mi się, że na dzisiaj co zostało powiedziane, to zostało powiedziane. Jak coś nie zostało powiedziane, to uzupełnimy to tekstowo. Jeśli macie jakieś przemyślenia, to zapraszamy do komentarzy. Inna z więcej tym weselej. Szerujcie, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i jak będzie 500 lajków, to w następnym odcinku nie będzie tak. Pędzla. Niestety. Ani rudego. I będzie w końcu quality podcast. No dobra. Okej. Okay. Trzymajcie się i cześć. No trzymajcie się. Na razie. Hej.